Ponieważ tak jak wyglądają jesiotry dzisiaj, tak wyglądały mniej więcej 200 milionów lat temu, za czasów, kiedy chodziły tyranozaurusy reksy po ziemi. Więc wtedy był jesiotr. Więc jesiotr przetrwał największy dinozaur, taki jak tyranozaurus, taki jak megalodon nawet. Natomiast nie przetrwał działalności naszej, nie przetrwał po prostu człowieka. Witajcie, kolejny film. Tym razem małe zaskoczenie. Nie będzie Pawła Oglęckiego, ale mam równie ciekawego, interesującego gościa. Doktor hydrobiologii Alicja Pawelec, WWF Polska. Specjalistka od jesiotrów. Dzień dobry, witam Państwa. Chciałem porozmawiać, Alicjo, o jesiotrach, o rybach, które wyginęły z naszych wód. Tak? Tak, niestety. Mówimy o jesiotrze ostronosym dokładniej, nazywanego jesiotrem bałtyckim. I to jest gatunek, który wyginął w naszych wodach. To jest w ogóle gatunek, który jest prastary. Jego się nazywa żywą skamieliną, ponieważ tak jak wyglądają jesiotry dzisiaj, tak wyglądały mniej więcej 200 milionów lat temu, za czasów, kiedy chodziły tyranozaurusy reksy po ziemi. Więc wtedy był jesiotr. Więc jesiotr przetrwał największy dinozaur, taki jak tyranozaurus, taki jak megalodon nawet. Natomiast nie przetrwał działalności naszej, nie przetrwał po prostu człowieka. I ostatnie jesiotry w ogóle na terenie całego Morza Bałtyckiego wyginęły mniej więcej w 1970 roku. Wtedy ten gatunek został uznany za całkowicie wymarły na terenie Morza Bałtyckiego, a ostatnie jesiotry złowione w Wiśle to mniej więcej 1965 rok, czyli lata 60. XX wieku. Okej, czyli tak, wiemy, że definitywnie nie przetrwał. A powiedz mi, czy wiemy, jaki jest powód wyginięcia tego? No, podejrzewam działalność człowieka, ale czy coś konkretnego? Czy byli to na przykład rybacy? Czy były to zapory? Czyli, no bo to ryba wędrowna, tak? Czy były to zapory, że nie mogły, nie wiem, się rozmnażać? Czy może zanieczyszczenia wody? Czy coś jeszcze innego? Czy wszystko po trochu? To tak naprawdę wszystko po trochu. Nie znamy takiej głównej przyczyny. Na to się nałożyły trzy takie najważniejsze. Zanieczyszczenia wody z jednej strony, szczególnie zagrażające młodym jesiotrom, larwom jesiotrów, ikrze. Przełowienie, czyli działalność, nasza ludzkość taka bezpośrednio rybacka, bo jesiotr kiedyś był najbardziej popularną rybą na polskich stołach. Był dużo bardziej popularny niż na przykład karp czy szczupak. No i niestety stawianie zapór na rzekach, bo wtedy odcięliśmy im tak naprawdę miejsca do rozrodu, w związku z czym nie mogły migrować, nie mogły się rozradzać i w zasadzie wydaje się, że postawienie tamy we Włocławku przypieczętowało los jesiotra w Wiśle i w Polsce. A czy jest możliwość, że kiedyś, nie wiem, że w jakiś sposób odzyskamy ten gatunek, nie wiem, jakieś klonowanie czy coś takiego? W ogóle jest to możliwe? Czy definitywnie już tego gatunku nie będzie? To znaczy, to jest tak, tego gatunku, który był kiedyś, tak stuprocentowo czystego genetycznie, już nie odzyskamy. Natomiast teraz okazało się, najnowsze badania pokazały, że jesiotr ostronosy, jego populacje znajdują się u wybrzeży Kanady. Są najbardziej zbliżone genetycznie do tego gatunku jesiotra bałtyckiego, który u nas występował. W związku z tym przetransportowano pierwsze 17 dorosłych jesiotrów samolotem Boeingiem do Europy. Na jej podstawie założono stado tarłowe, które się rozradzało, i z tego stada tarłowego oraz z tarlaków poławianych w Kanadzie i transportowanej ikrze teraz odbudowujemy populację jesiotra bałtyckiego. Okej, okay, to o tym jeszcze będę chciał porozmawiać, o tej restytucji, to się chyba tak fachowo Tak. nazywa, restytucji jesiotra, ale powiedz mi, jeszcze wracając do tego jesiotra bałtyckiego, czy wiemy, do jakich rozmiarów te ryby dorastały, jakie były największe złowione, albo nie wiem, może szkielety znalezione? Mamy zdjęcia, mamy szkielety, mamy też skóry z jesiotrów. Wiemy, że była to ryba, która dorastała do 600 kg. To jest waga, tak, dla porównania samicy żubra. Wiemy o tym, że ryby te mogły dorastać do 4, nawet 5 metrów. 5 metrów osiąga żarłacz biały. Jeden z największych rekinów na świecie, więc były to potężne ryby, były zdecydowanie największymi rybami słodkowodnymi występującymi w Europie. No, Oprócz białugi, no ale ona też jest jesiotrem. tak, ale teraz sobie myślę, że wiesz, zapory zaporami, rybacy, zanieczyszczenia też, ale obecny poziom wód chyba, tak, te niżówki, to myślę, że mocno by, nawet gdyby nie było zapory we Włocławku i te ryby dalej by były, to wydaje mi się, że ten obniżający się poziom wód, te niżówki letnie zdecydowanie utrudniłyby funkcjonowanie w naszych rzekach. Czy na przykład, nie wiem, jeziory wtedy by więcej czasu spędzały w Bałtyku? Nie wiem. No to jest właśnie bardzo ciekawe pytanie, dlatego że oprócz tych trzech rzeczy, dzisiaj mamy jeszcze zmiany klimatyczne, czyli właśnie te niżówki, o których mówisz. Nie wiemy, jak te jesioty się będą zachowywały, ponieważ pierwsze wypuszczone jesiotry w ramach programu restytucji to jest około 20 lat temu. Czyli one mniej więcej teraz powinny wracać do naszych rzek. Jeszcze nie mamy żadnych informacji o tym,
że te ryby by wracały. W związku z tym to wszystko jest tak naprawdę gdybanie, to o czym teraz rozmawiamy. Wszystko się sprawdzi w ciągu kolejnych, myślę, 10-20 lat. Okej, okay, czyli mniej więcej 20 lat temu zostały te jesiotry z powrotem wpuszczone. Podejrzewam, że nie do Wisły, tylko gdzieś do dopływów, czy do samej Wisły. W ogóle, czy możemy o tym mówić? Czy to jakaś tajemnica jest? Nie wiem. Nie, tak, możemy. Jesiotry były, zresztą od 20 lat się zarybia jesiotrami Wisłę, poniżej Włocławka. Drwęce na przykład, to była jedna z głównych właśnie rzek jesiotrowych. Drwęce. Tak, Odrę, dolnej jej części, między innymi w okolicach Widuchowej. Przede wszystkim Wisła i Odra to były takie najgłówniejsze rzeki jesiotrowe. I to, co trzeba wiedzieć, to to, że Wisła była najważniejszą rzeką jesiotrową w całej Europie. O, w całej Europie. Dokładnie. Okej, okay. A no, takie pytanie, które od razu mi się nasuwa a propos Odry, bo skoro były jakieś tam zarybienia, prowadzony program restytucji tego jesiotra w Odrze, no to jak bardzo ta ubiegłoroczna katastrofa mogła to naruszyć? No właśnie, naruszyła bardzo mocno, bo z jednej strony jest tak, że w ramach tego programu restytucji hoduje się jesiotry w takich kontenerach stawianych nad rzeką. To jest specjalna hodowla, bo chodzi o to, że woda przepływa z rzeki przez te kontenery, więc te maleńkie jesiotry od ikry wychowują się w wodzie, do której będą wcześniej potem wpuszczane. To ma zapobiec między innymi temu, żeby one nauczyły się rozpoznawać zapach drapieżnika, żeby się nauczyły go unikać. Czyli tak trochę uczymy te maleńkie jesiotry, żeby unikały drapieżników. I były postawione takie dwa kontenery, zarówno po polskiej, jak i po niemieckiej stronie Odry. No i niestety złota alga obecna w wodach Odry dostała się do tych kontenerów i zabiła łącznie 40 tysięcy małych jesiotrów. A jaki to jest procent całości? 100% czy połowa? Czy... To było 100%. Wszystko? Wszystkie, mieliśmy po 20 tysięcy w każdym kontenerze i to wszystko, te wszystkie ryby zostały zabite. Kolejna rzecz jest taka, że cały czas złota alga jest w wodach Odry, w związku z tym nie możemy prowadzić tej hodowli kontenerowej, a ona jest najbliższa środowisku, najlepsze, jakby jest najlepsza dla jesiotrów, więc mamy problem, bo oczywiście możemy hodować je w ośrodkach zamkniętych zupełnie, w obiegach zamkniętych, no ale to jest najlepszy sposób hodowli, najwięcej ich wtedy się hoduje. No i kolejna rzecz, w trakcie wyławiania tych ryb martwych z Odry były wyławiane jesiotry, mniej więcej nawet tej wielkości, ze znacznikami, czyli wiemy, że to były jesiotry z zarybień, z restytucji. Czyli one były cały czas jakby w rzece, tak? W ogóle jak wygląda ten cykl, jeśli mogłabyś powiedzieć, no bo rozumiem, że jesiotr tarł się w rzece, tak, gdzieś tam w jakiejś, w górnym odcinku albo w dopływie i jak długą część życia spędzał w tej rzece, później jak długo spędzał swoje życie w morzu i po jakim czasie wracał, bo ty powiedziałeś, że 20 lat, więc to jest kawał czasu. Tak, jesiotry są takimi, można powiedzieć, powolnymi olbrzymami, dlatego że one faktycznie wykluwają się w rzekach, raczej w górnych odcinkach rzek, na przykład w przypadku Wisły to było daleko za Krakowem jeszcze. I to jest tak, że taki mały jesiotr zaczyna powoli spływać w kierunku Bałtyku, ale w naszych rzekach przebywa tak mniej więcej między 4 a 6 lat. W wieku mniej więcej 4 albo 6 lat spływa do Bałtyku i tam przebywa do mniej więcej 16-18 roku jego życia, kiedy osiąga dojrzałość płciową, czyli zupełnie tak jak człowiek, i wtedy dopiero zaczyna wracać na swoje tarliska. I to, co jest też niesamowite, jeśli chodzi o jesiotry, to, że charakteryzuje zjawisko tak zwanego homingu, czyli one pamiętają miejsca, w których same się wykluły i wracają do tych miejsc, dokładnie, jako dorosłe ryby złożyć ikrę. Czyli mniej więcej tak, jak jest strocią z łososiem, tylko ten cykl jest po prostu bardziej wydłużony w czasie. Dokładnie tak. A skąd one wiedzą właśnie która to była rzeka? I to jest właśnie ogromna zagadka dla nauki. Cały czas nie jesteśmy w stanie stwierdzić i zbadać, skąd one wiedzą. Nie tylko, która to była rzeka, które to było miejsce w tej rzece. Okej. Okay. Zdarza się czasami, że wędkarze łowią jesiotra, prawda? Tak. Gdzieś, nawet ja pamiętam chyba 2 lata temu, czy rok temu wysłałem Ci jakieś zdjęcie wędkarza z jesiotrem, którego złowił gdzieś w okolicach Warszawy. Powiedz mi, bo rozumiem, że te jesiotry są w jakiś sposób znakowane. Co wędkarz powinien zrobić? Łowi takiego jesiotra ze znaczkiem, pewnie w płetwie gdzieś grzbietowej. Co powinien zrobić z taką rybą i co powinien zrobić z tym znaczkiem? Czy obowiązkowo musi tą rybę wypuścić, czy może ją zabrać, czy musi to zgłosić? Jak powinien postąpić szczęśliwy łowca? To jest tak, że wędkarz może natrafić na różne gatunki jesiotrów. Może natrafić na jesiotry bez znaczników i to prawdopodobnie będą uciekinierzy z hodowli, albo sterlety, albo jesiotr syberyjski, albo hybrydy jakieś, bo tak też się robi. Natomiast jeżeli trafi na jesiotra ze znacznikiem, nie w płetwie
grzbietowej, tylko w ogonowej, to będzie zazwyczaj taki żółty znacznik, ale nieważne jaki on by był koloru, to po pierwsze, najważniejsze, żeby nie może zabrać tego jesiotra. Ten jesiotr to jest jesiotr z destytucji, jesiotr ostronosy, który obecnie jest gatunkiem ściśle chronionym w Polsce. Nie można go poławiać, nie można go zabijać. Powinien przede wszystkim nie panikować. Jesiotry to są twardzi zawodnicy. One sobie naprawdę dają radę i dobrze przeżywają złowienia, jeżeli tylko się je wypuści. Powinien zrobić zdjęcie takiego jesiotra, zrobić zdjęcie znacznika, zanotować, ile jesiotr mniej więcej miał centymetrów długości. Jeżeli ma wagę, to fajnie, jakby go jeszcze zważył. I zanotować miejsce, w którym go złapał i dzień złapania. I delikatnie wypuścić go z powrotem. Natomiast te wszystkie informacje, które zbierze, powinien przekazać albo do Instytutu Rybactwa Śródlądowego, albo do Ministerstwa Rolnictwa, bo oni zbierają te informacje o tych połowach tych jesiotrów, bo to też daje nam pewne informacje, daje nam możliwość śledzenia ich wędrówek. A powiedz mi, jak wygląda przyszłość twoimi oczami? Czy uda się w jakiś sposób właśnie, żeby te jesiotry wróciły do naszych wód? No ten już inny troszkę gatunek, tak? Ale czy myślisz, że te ryby się przyjmą? Czy po prostu to jest jedna wielka niewiadoma? Czy jest jakieś światełko w tunelu? Jak to wygląda od strony, wiesz, naukowej? To znaczy, to jest tak, to jest ten sam gatunek, tylko inna populacja. Mhm. Natomiast faktycznie zadajemy sobie pytanie, ja często na wykładach, jak opowiadam o jesiotrach, no mówię o tej tamie we Włocławku i wtedy pada to pytanie, okej, mamy tamę we Włocławku, no nie rozbierzemy jej w perspektywie najbliższych pewnie 10-20 lat, no to co w związku z tym jesiotrem, czy to jest koniec? No i okazuje się, że nie. Okazuje się, że najnowsze badania pokazują, że poniżej tamy we Włocławku są takie miejsca, które są odpowiednie dla rozrodu jesiotrów, bo musimy wiedzieć, że jesiotry składają ikrę, one nie budują gniazd tarłowych, one składają ikrę przy takich ogromnych kamieniach. To nawet nie jest żwir, to już są naprawdę spore kamienie i musi być tych kamieni dużo. Rzeka musi mieć też dużo miejsc do kryjówki dla małych, i dla larw, i dla na rybku. W związku z tym jakieś zatopione właśnie czy kamienie, czy krzewy, czy konary drzew. Są takie miejsca poniżej Włocławka. W związku z tym jest szansa na to, i dokładnie do tych miejsc były wypuszczane w zeszłym roku jesiotry, jest szansa na to, że te wypuszczane w zeszłym roku wrócą za te około 20 lat, pod warunkiem tylko, że nie wybudujemy tamy w Siarzewie, ponieważ projektowany stopień wodny Siarzewo zalewa dokładnie te miejsca, które są potencjalnymi tarniskami dla jesiotra. I tak jakby patrząc z większej perspektywy, jak wygląda ten program, ja dla niego cały czas widzę nadzieję. Dlatego, że po pierwsze, no nie udało się jeszcze wybudować tamy w Siarzewie i może się nie uda. Ale jest tak, że no, łapiemy te jesiotry, które są trochę większe. Teraz ostatnio były, Fundacja Ratuj Ryby śledzi na przykład te jesiotry z wypuszczeń. One są w naszych rzekach. Te martwe, które były w Odrze, to już były kilkuletnie jesiotry. To już były takie jesiotry spływające do Bałtyku. Więc jest szansa na to, że ten gatunek nam się odrodzi. Tylko, no właśnie, musimy cały kontynuować zarybienia i najlepiej robić ich jeszcze więcej, po prostu, w sensie jeszcze więcej osobników. No i musimy pilnować tego, żeby te jesiotry miały miejsce, gdzie mogą wrócić. Czyli nie budować zapór choćby w Siarzewie, ale jednocześnie próbować udrażniać te dopływy Wisły i Odry, które są ważne dla jesiotrów, tak jak na przykład drwęca. Drwęca, wieżyca pewnie. Dokładnie. Jeżeli mamy jakieś progi na rzekach, które już nie pełnią swoich funkcji, no to możemy starać się je rozbierać, tak żeby jesiotry miały swobodne drogi migrowania. No i mówimy też o tym, że w perspektywie taki jesiotr potrzebuje dużo czasu, w sensie tak, żeby się odrodziła taka stabilna populacja, która już nie potrzebuje zarybień do tego, żeby się rozradzać, no to myślę, że to jest perspektywa jeszcze kilkudziesięciu lat. Kiedyś byłem w Kanadzie i pamiętam, że nasz przewodnik kanadyjski opowiadał, że też mieli sytuację w Kanadzie taką, że tych jesiotrów było bardzo, bardzo mało. Uruchomiono specjalny program polegający właśnie na ochronie tych jesiotrów i trwało to około 100 lat. Powiedział, że po 100 latach już jest naprawdę mocna populacja tych ryb, bardzo liczna. Natomiast u nich to polegało na całkowitym zakazie łowienia, sprzedawania, przetrzymywania, czegokolwiek. Mogą łowić wyłącznie licencjonowani przewodnicy, których jest wtedy było chyba kilku czy kilkunastu, na ich sprzęt, więc dezynfekowany, odpowiedni, oczywiście haki bezzadziorowe i tak dalej, i oni też od razu znaczyli te jesiotry lub szczytywali z tych czytników dane, przekazywali gdzieś dalej. No i oprócz nich mogą łowić, oczywiście każda ryba 100% musi wrócić do wody i jedynymi osobami, które mogły łowić te jesiotry bez specjalnych zezwoleń, to byli Indianie miejscowi, jakby w zamian za to, no, że te ziemie zostały, to były ich ziemie, tak, zostały im odebrane. Ale Indianie podobno łowili tylko łososie, a jesiotrów nie, bo nie mogli ich sprzedać.
I podobno to był tak bardzo rygorystyczny program i trwało to 100 lat, ale się udało rzeczywiście. No u nas trwa już 20. Kolejne 20 to jest na pewno. Też musimy właśnie brać pod uwagę to, że ten jesiotr jest teraz ściśle chroniony, no i będzie jeszcze przez te kilkadziesiąt lat programu ściśle chroniony. I ewentualne decyzje o tym, żeby dopuszczać wędkarzy do łowienia, to będą dopiero wtedy, kiedy ta populacja będzie się sama rozradzać. Czyli nie za naszej kadencji raczej już. Nie chcę tak źle wróżyć, ale tak, może tak być. Natomiast to, co jest jeszcze fajne, jak wspomniałeś o Kanadzie, tam jest tak, że ludzie bardzo mocno zaangażowali się lokalnie w ochronę jesiotrów i w momencie, kiedy jesiotry tam wpływają na przykład do rzek Świętego Jana na tarło, to tam się tworzą takie specjalne lokalne straże, jakby trochę jak społeczne straże rybackie, gdzie ludzie chodzą wzdłuż brzegów i chronią te jesiotry przed kłusownikami między innymi. Bo wtedy, nie wiem czy sobie Państwo wyobrażają, jak jesiotry wchodzą do rzeki na tarło, to mówimy o jesiotrach, które mają tak 3-4 metry. To są ogromne ryby, ich są setki, to te ryby widać z brzegu. One są bardzo łatwe wtedy do złapania, do zrobienia im krzywdy. A te właśnie te lokalne straże rybackie stoją wzdłuż brzegów i to oni mają całe dyżury, bo to są dyżury takie 24-godzinne. Więc tam kłusownik nie ma prawa w ogóle podejść do tych jesiotrów. I to jest wkład lokalnej ludności w chronienie takiego gatunku. No i inne kary. Bo ja słyszałem, tak, słyszałem, że przewodnik nam opowiadał, że złapali właśnie kogoś przed naszym przyjazdem, tam nie wiem, miesiąc wcześniej. Ja już sobie myślę, oho, pewnie nasz rodak. Się okazało, że na szczęście nie. Zabrali mu samochód, łódź, wszystko co miał ze sobą, puścili go w gaciach i dostał chyba 100 tysięcy dolarów kary, czy 150, tylko dlatego, że to pierwszy raz. Puścili go w skarpetkach. Zabrali mu wszystko, łódkę za grube tysiące dolarów, samochód, wszystko, wędki, wszystko. No i to jest właśnie to, z jednej strony pilnowanie, a z drugiej strony jednak karanie i wyłapywanie. Ale coś za coś, jak chcemy mieć taki gatunek, to jest trudny gatunek, to jest długowieczny gatunek, to jest gatunek, który jest bardzo mocno narażony na różne niebezpieczeństwa z racji swojej wielkości. No i niestety, musimy się dostosowywać do jego wymagań, jeżeli chcemy go przywrócić. A chciałbym jeszcze wrócić do tego zagadnienia różnic pomiędzy jesiotrem hodowlanym, tym uciekinierem, a tym, który jest przywracany do naszych rzek. Czy taki wędkarz, przeciętny wędkarz jest w stanie rozróżnić, złowi rybę, oprócz tych znaczków, tak? Złowi rybę i jest w stanie rozpoznać, że to jest właśnie ten jesiotr, który jest wpuszczany, czy na przykład jest to uciekinier z hodowli? No i właśnie, gdyby nie było hybryd i hybrydyzacji gatunków, to powiedziałabym Ci jasne, nie ma problemu. Natomiast zaczęliśmy krzyżować między sobą gatunki, zaczęliśmy dostawać hybrydy. To jest ciężkie. Naprawdę w przypadku jesiotrów jest to bardzo ciężkie. Ten jesiotr nasz z hodowli, no po pierwsze będzie miał znacznik. Ale jeżeli coś się stanie, no w jakiś sposób ten znacznik mu się urwie czy wyleci, to te jesiotry zazwyczaj one będą miały ubarwienie ciemne, ciemno-szare aż do czarnego i będą miały pięć rzędów płytek kostnych po bokach. To są takie tak naprawdę najpopularniejsze, najlepsze możliwości rozpoznania. Natomiast często nawet sami naukowcy mają problem z rozpoznaniem gatunków jesiotrów, no bo właśnie te hybrydy. No i kolejna rzecz, jesiotry się mogą krzyżować gatunkowo, okazuje się, między sobą. W związku z tym nie tylko z hodowli mogą uciekać i to jest właśnie duże zagrożenie, ci uciekinierzy z hodowli, bo teraz jeżeli ucieka na przykład sterlet z hodowli i trafia na naszego powracającego na tarło jesiotra ostronosego, no to jeżeli ten sterlet jest też dojrzały płciowo, no to mogą się krzyżować i wtedy to zaburza nam cały program restytucji, no bo powoduje jakby zmarnowanie potencjału genetycznego, tak? Bo ten gatunek powinien być czysty. Natomiast już będzie skrzyżowany, w związku z tym będzie miał różne obciążenia. Może mieć już obciążenia genetyczne na przykład. A tych uciekinierów z hodowli jest sporo, z tego co wiem. Zdarzają się. Zdarzają się, zresztą nie tylko uciekinierzy z hodowli, ale z zarybień choćby. Bardzo często na przykład stawy, różne takie łowiska prywatne, zarybia się właśnie siotrami, między innymi sterletami czy syberyjskim. I no, przyjdzie większa woda i ten staw wymyje i wtedy ten uciekinier trafia nam do rzek. Często też nielegalne zarybienia, kiedy ktoś po prostu kupi sobie takiego siotra. Teraz każdy z nas może kupić siotra. Sterleta czy syberyjskiego na zarybienia, no i na przykład wpuścić do tej wody. Czyli takich rzeczy nie robimy? Nie, absolutnie. Powiedz mi w takim razie, czy jest jeszcze jakieś zagadnienie o jesiotrach, którego ja nie poruszyłem? Czy jest jakaś, nie wiem, może ciekawostka? Ja już od paru lat prowadzę wykłady na temat jesiotrów, do różnych grup zupełnie i któregoś razu miałam wykład dla, nawet to nie byli studenci, to byli uczniowie klas naturalnych. I dostałam takie pytanie, ale po co odtwarzać gatunek, który wyginął? I wtedy mnie zatkało, szczerze powiedziawszy, to, bo nie spodziewałam się tego pytania, ale to nie jest wcale takie głupie pytanie, no bo jesteśmy w sytuacji, kiedy tego gatunku nie ma już od 50-80 lat, więc po co nam ten gatunek? Jak radzimy sobie bez niego?
No i teraz z jednej strony, po pierwsze, uważam, że to jest nasz moralny obowiązek, bo my doprowadziliśmy do tego, że tego gatunku nie ma, więc my powinniśmy go przywrócić. Ale z drugiej strony jesiotry były ważnym składnikiem naszych ekosystemów, naszych wód. Między innymi ekosystemów rzecznych. Po pierwsze, był to szczytowy drapieżnik w rzece. W związku z tym regulował populację innych ryb. Tak jak teraz to robią, oczywiście mogą to robić, czy sumy, czy sandacze, ale jesiotry regulowały populację ryb na przykład przydennych. Teraz mamy problem z przydennymi gatunkami inwazyjnymi, takie jak babki. Mamy co najmniej trzy rodzaje inwazyjnych babek. W związku z tym jesiotry mogłyby regulować populację inwazyjnych babek, bo wiemy, że żywią się babkami. Więc spokojnie mogłyby. Regulowałyby, zjadając na przykład jakieś bentosowe organizmy. Regulowałyby również te struktury tych bentosowych organizmów. Więc one uzdrawiałyby rzekę. No i oprócz tego jest tak, że w naturalnym cyklu życia wody, że tak powiem, są substancje biogenne, substancje odżywcze wymywane z rzek do Bałtyku. A jesiotry, wracając z tych wędrówek, choćby w swoich odchodach, z powrotem transportowały te substancje biogenne z powrotem do rzek, więc tutaj był cały czas regularny obieg tych substancji biogennych, czego nie ma, odkąd nie ma jesiotrów. Dlatego jesiotry to są naprawdę inżynierowie bioróżnorodności. A tak wpadłem na jeszcze jedno pytanie, jak teraz odpowiadałaś. Czym jesiotry się żywiły te 100 lat temu czy 200 lat temu? Polowały na ryby? Polowały na ryby, ale żywiły się też małżami, żywiły się skorupiakami, rakami. W Kanadzie na przykład jesiotry wciągają łososie. Takie 1,5-metrowe łososie, spokojnie 4-metrowe jesiotry wciągnie. Więc to w zależności. Jak są bardzo małe, to żywią się jakimiś drobnymi organizmami bentosowymi. Jak są trochę większe, no to już rakami, już większymi małżami, mniejszymi rybami. No jak są już dojrzałe, są już duże, mówimy o takich 2-3-metrowych jesiotrach, no to już ryby. To już raczej albo duże raki, albo stricte ryby i to całkiem spore ryby. Albo ikrę innych ryb, bo pamiętam, że najlepszą przynętą wtedy w Kanadzie to po prostu była ikra łososia. Tak, również. Tak naprawdę ikra jest najlepszym pożywieniem dla każdego gatunku ryby. Jak będzie miał do wyboru jakąś inną rybę, czy raka, czy małża i ikrę innej ryby, to zawsze wybierze tą ikrę, bo to jest najlepsze źródło białka. To trochę tak, jakbyśmy pokazali nam torcik wędlowski i marchewkę. No raczej większość z nas wybierze torcik wędlowski. Dokładnie tak samo mają ryby. A w morzu też polowały po prostu na ryby i jakieś skorupiaki denne? Dokładnie tak. Czyli ich dieta za bardzo się nie różniła? Nie, zupełnie. Okej, okay, czyli rybacy podejrzewam, że łowili je nie tylko w sieci, ale również na jakieś tam sznury czy coś takiego, tak? Mamy w ogóle jakieś badania czy jakieś dane, w jaki sposób te ryby były odławiane przez rybaków? W sieci. W sieci. To były sieci. Na przykład na rzekach były stawiane sieci w trakcie wędrówki tarłowej jesiotrów, już tej zstępującej do morza. Były stawiane przez całą długość rzeki sieci, które wyłapywały w zasadzie 100% stada tarłowego, które szło. Na Bałtyku to też były sieci i do tej pory sieci są jednym z największych zagrożeń na Bałtyku dla jesiotrów. Dlatego, że jesiotrów już się nie łowi komercyjnie, bo nie można, natomiast one bardzo często są ofiarami przyłowów po prostu. I teraz, jeżeli mamy te choćby sieci skrzelowe, one niestety, nie niestety łapią się jesiotry, albo te trałujące, które już w ogóle suną pod niebo, jesiotry raczej trzymają się, to są ryby, które raczej trzymają się dna. Jeżeli wyciągniemy takiego jesiotra z przyłowu, no to też, to jest w zasadzie to samo, co do wędkarza taki rybak powinien zrobić, czyli sfotografować go, opisać i wypuścić, one spokojnie przeżywają takie rzeczy, no ale właśnie, wypuścić. A niestety zdarzały się takie sytuacje, że profesor zaprzyjaźniony od restytucji jesiotrów właśnie był na targach, on jest Niemcem, był na targach z żoną w Gdańsku i na targu znalazł złowionego jesiotra ze znacznikiem jeszcze. I to był ich znacznik, Niemców, którzy wypuszczali razem z nami, także no, naprawdę duży wstyd. No ale zdarzają się niestety takie rzeczy i w tym momencie, jeśli chodzi o ten fragment życia jesiotrów na Bałtyku, no to największym zagrożeniem są jednak przyłowy. Okej, okay, a mamy w Polsce jakiś ośrodek rozmnażający te jesiotry? Mamy. U nas w trzech miejscach w Polsce się rozmnaża jesiotry. Jest ośrodek Polskiego Związku Wędkarskiego, oddział w Toruniu w Grzmięcej. Jest ośrodek w Rudkach należący do Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Jeszcze jeden ośrodek, którego zapomniałam. Ale mamy trzy. Ten drugi też należy do Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że nasi widzowie dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, bo ja się dowiedziałem wielu ciekawych rzeczy teraz. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś dasz się zaprosić jeszcze na jakąś rozmowę. Może oczywiście. Już nie o siatrach. Bardzo chętnie. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ściskamy, trzymajcie się i do następnego. Trzymajcie się, hej.